Na początku chciałbym cię oczywiście przywitać i spytać, jak samopoczucie, tak na początek, rozgrzeć cię. A bardzo dziękuję, w porządku, wszystko pod kontrolą. Okej, bo my tutaj w ramach kliniki tarczownika, takiego startującego projektu, zajmiemy się, bardziej nakierujemy się na obronę gier i na kwestie ogólnie od strony medialnej. Ale najpierw cię chciałbym spytać o same gry, bo jak na przestrzeni tych wszystkich lat, które spędzasz wraz z grami, oceniasz ich ewolucję? No bo teraz większa część gier jest krótsza i nastawiona na filmowość i dawkę akcji. Czy ci to odpowiada? Czy zmieniłbyś coś? Wiesz co, ja bym tak nie generalizował, tak? Takie zaszufladkowanie jest troszeczkę krzywdzące. Wiadomo, że żyjemy powiedzmy w takich czasach, gdzie nacisk jest bardziej położony na odcinanie trochę kuponów i wydawanie sequeli, tak? Kolejnych części znanych marek. Zamiast zaryzykować i stworzyć całkowicie nową markę, tak jak swego czasu udało się to chociażby serii Borderlands. Ale nie możemy przy tym wszystkim zapominać o potężnie rozwijającej się branży gier niezależnych, indie, tak? Które nierzadko wskrzeszają zapomniane troszeczkę gatunki gier, na które to był mega boom w latach 90. Tak? Mam tu na myśli przede wszystkim strategię czasu rzeczywistego, bardziej na budowanie baz, jak i powiedzmy klasyczne podejście do RPG-ów, tak? Czyli izometria, turowy system walki, wiesz o co chodzi. Powiedzmy, gry indie, gry niezależne wypełniają powiedzmy tą pustkę, tak? I to plus to daje, myślę, strawną całość. Nie możemy też zapominać o zjawisku gier tak zwanych kreatywnych, które stanowią pewną formę narzędzia samą w sobie, tak? Czy to jest Minecraft, czy to jest jakakolwiek inna gra, która powiedzmy przyczynia się do rozbudowy wyobraźni, gdzie to jednak ona gra pierwsze skrzypce, albo to ona jest jakby takim motorem napędowym całego konstruktu, gdzie tworzymy tło do opowiadania własnych przygód, tak? Tworzymy sami światy. Także, to jest temat rzeka, ale myślę, że nie ma tragedii. Nie ma tragedii, bo tak jak mówię, to co mi nie pasuje w AAA-ach, to wypełniają niezależne i vice versa. Czyli po prostu kierowałbyś się bardziej w stronę niezależnych gier, jeśli chodzi o rozwój, tak? Bo na przykład tak, to, co robi. Tak. Jakbyś potraktował to, co robi na przykład Activision, tak? Wiesz co, Activision teraz jest w sumie Activision Blizzard, tak? Bo jest fuzja. Jako oddzielne. Wiesz co, trudno powiedzieć. Chodzą przesłanki, że jakoby następnym kodem miałoby być wreszcie powrót do realiów II wojny światowej, co bardzo mi się podoba. Chodzą ploty o World at War 2. Co nie zmienia faktu, że ostatnia odsłona, mimo że dalej była to ciężka futura, bardzo mi się spodobała. Także dla mnie okej, bo tak jak mówię, poprzedni rok był dla mnie mega urządzający, satysfakcjonujący gamingowo. Ten rok również się na taki zapowiada i powiedzmy, nic mnie specjalnie nie boli u żadnego konkretnego deva. To też w porządku. To teraz przejdźmy tak lekko do innego tematu, do tematu ogólnie przemocy w grach. Wydając grę, można wydać ją praktycznie na każdy temat. Można zawrzeć naprawdę dzieło sztuki, spoko fabułę. Jednym ze środków jest właśnie przemoc, a moje pytanie jest takie, czy jest dla ciebie coś takiego, co nazywasz przegięciem, co już nie jest kwestią konwencji, tylko czy masz jakąś granicę, którą byś postawił w ekspresji twórców? Wiesz co? Kurde, trudno powiedzieć, bo akurat nie spotkałem się z niczym takim, co mogłoby mnie jakoś mega zmiażdżyć. Teraz jest mega hejt na hatred, tak? Że tak to ujmę, w przenośni dosłownie, mimo że zapominamy o Postalu, na którym to wzoruje się. Hatred, który był w porównaniu chociażby z Postalem 2, wycieczką do smyka. Serio. I wiesz, na co dzień mordujemy w różnych formach, powiedzmy tam, ludzi, postacie w gier. Także ja kibicuję tej grze, serio. Myślę, że to będzie taki pstryczek w nos. Taki potwarz dla wszystkich hipokrytów, wiesz, wszystkich nagle, jak grzybki po deszczu, obrońców moralności, tak? Większy szum jest przy tym, niż swego czasu było przy Postalach, mam w ogóle wrażenie, czy przy Karmagedonie. To jest reklama dla tego produktu, tak? Darmowa, jak się to mówi.
Jestem ciekaw, co z tego wyniknie. Czy gra będzie taka twarda do końca, czy jednak troszeczkę zmięknie pod wpływem opinii publicznej. Nie. Ja nie natrafiłem na żadną taką grę, która by mnie na przykład osobiście jakoś zabolała. Tak? Ja zawsze wychodzę z założenia, że jeśli już ktoś ma jakieś czynić, jakieś zło, to niech to robi w środowisku wirtualnym poprzez kontakt z grą komputerową, niż poprzez ćpanie, chlanie, szukanie zaczepki, bójki w życiu realnym tam pod kioskiem czy stadionami. Czyli mówić, że to jest po prostu dobry środek ku temu, żeby się tak jakby wykrzyczeć, tak? Tak, wyżyć, wykrzyczeć. Ja nie mówię, że to jest ogólnie dobry kierunek dla gier, tak? Że teraz wszystkie gry powinny być takie. Absolutnie nie. Od czasu do czasu, jak wyjdzie taka gra, super. Jeśli wszystkie gry miałyby takie wychodzić, no to bez sensu, bo tu by się pojawiło po prostu przeżarcie i no, bez przesady, tak? Wiesz, o co chodzi. Takie gry nadają pewnego pazurka grom. No przecież są też mega porąbane filmy, do którym... ciężko w ogóle grom, żeby się w ogóle zbliżyć, tak? Są naprawdę mocne filmy jak Gunwoman, czy chyba serbski film. To są mega hardy, tak? No to wiesz, o co mi chodzi, nie? Takich filmów tak. Nie ma super dużo, no chyba, że w Azji, ale to tam nie znam się za bardzo. Pewnie, wiesz, ale jednocześnie uważam, że jakoś należy chronić użytkowników, którzy jeszcze nie są odpowiedni i na tyle myślący no to, szeroko. Słuchaj, no to po to są tak. PEGI, po to jest odpowiedzialność rodzica, absolutnie w tym wszystkim. Wiesz, no tu już nie ma jakby specjalnie naszej roli, tak? To jest niestety, no ja mam świadomość tego, że może to być pewna walka z wiatrakami. Właśnie w ten sposób chciałem przejść do kolejnego pytania, bo są takie systemy jak PEGI i ESRB. Mm-hmm. Czy jest coś, co byś w nich zmienił? Bo na przykład ja osobiście uważam, że bardzo dobrym pomysłem jest stopniowanie tej przemocy, tak? Bo jeśli na pudełku masz na przykład, że to jest seks, że to są narkotyki, no to jest generalizacja. No, narkotyki mogą być w różnym stopniu, prawda? Tak. Spójrzmy na GTA. Brak precyzji jakiejś takiej, tak? Dokładnie. Mm-hmm. A zmieniłbyś coś jeszcze? Tak po prostu pi razy drzwi. Wiesz co, trudno jest mi się wypowiadać na ten temat, a on mnie praktycznie całkowicie nie dotyczy, on mnie będzie dotyczył na pewno, kiedy moja córka podrośnie, tak, ale no wiadomo, już mam swoje lata. Wiesz co, tutaj żaden, to, inaczej ludzie zawsze znajdą sposób, jak to obejść, tak? Zawsze jest grupka osób, która stara się zabezpieczyć i miliard osób, które starają się to odbezpieczyć. No i tu jest, powiedzmy, pojedynek z góry przesądzony, tak mi się wydaje. Tak zwana czerwona królowa, tak? Ewolucja. Tak, nie można tego demonizować, nie można doprowadzać do przesadnej sytuacji, gdzie występuje motyw owocu zakazanego, tak? Trzeba oswajać z tą grą, ale też tłumaczyć, że to jest gra, że to nie jest naprawdę, że to jest pewien symulator, a nie jakiś taki, wiesz, zbiór zasad moralnych, tak? Czy jakaś taka, nie wiem, droga, która miałaby ułatwić nam zaprogramowanie ścieżki życiowej. Wiesz, o co chodzi? No, trzeba mieć w tym wszystkim dystans i też nie dajmy się zwariować, tak? Z tym wszystkim. Mhm. No pewnie. A gry niosą za sobą piękno, prawda? Nie wiem, pełno po prostu światów, w które można wejść, które można eksplorować, którymi się można napawać, nawet powiedziałbym, sam to często robię, co prawda teraz już mam mniej czasu. Ale pytanie takie, które chciałbym zadać, wiesz, to kiedy według ciebie kończy się granica jako takiego korzystania, grania nawet w stopniu hardkorowym, a zaczyna uzależnienie? Czy ta granica jest według ciebie płynna, czy tu jest znowu stricte coś sztywnego? Wiesz co, tu też zależy od tego, jak ogólnie mi się wydaje nasze życie wygląda. Czy gry komputerowe są naszą jedyną rozrywką, jedynym pomysłem na spędzanie wolnego czasu. Bo jeśli tak nie jest, jeśli do głosu dochodzą inne pasje, no to logiczne jest, że powinniśmy udzielać się w każdym tym resorcie, poświęcać się każdej pasji. Jeśli to są tylko gry, no to wiadomo, tu zagrożenie jest większe. Bardzo ważna jest też sytuacja w rodzinach, tak? Czy występuje jakaś patologia, czy wszystko jest ok, bo czasem gry potrafią być formą ucieczki, alienacji, tak? Katalizatora. I wiesz, i to jest takie z deszczu pod rynnę, wiesz, o co chodzi, tak? Niby ucieczka w coś, co też nas, powiedzmy, jakoś tymi niewidzialnymi kablami złapie i no, może być problem, żeśmy się z tego uwolnili. Czasem jesteśmy bardziej akceptowani, czasem znajdujemy więcej znajomych w świecie wirtualnym poprzez chociażby gry MMO niż w życiu realnym, tak? Ale to znaczy, że znów dalej jest coś z nami jako jednostką i jeśli ma dojść do jakiejś tragedii, do czegoś, jakiejś dewiacji, jakiejś skrajności, to myślę, że gry są, powiedzmy, taką, wiesz, końcówką, katalizatorem, zapalnikiem czegoś, co już się psuło od dłuższego czasu w życiu rzeczywistym. Mm-hmm.
Okej, no to czyli uważasz, że powinno się do tego podejść stricte po freudowsku, tak? W sposób indywidualny, zresztą tak jak do wszystkiego. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, wiesz, no, ja staram się wszystkim zawsze mówić w swoich vlogach, że najpierw obowiązki, potem zabawa. Wiadomo, że u mnie jest troszeczkę inaczej, bo ja to łączę, ale w sytuacji, kiedy najpierw wykonamy zadanie, a potem będziemy bawić ogólnie, no, mówimy o grach, no to skupmy się na grach, tak? To w tym momencie ta zabawa będzie sympatyczniejsza, przyjemniejsza, lżejsza, bo nie będzie nad nami ciążyło takie jarzmo konieczności wykonania czegoś, jakiegoś zadania, obowiązku. Z kolei jeśli najpierw będziemy grać i gdzieś tam powiedzmy odbije się to kosztem naszych zadań, no to w tym momencie nie będziemy się dobrze bawić, bo cały czas będziemy myśleć, że mamy jeszcze coś do zrobienia. Także najpierw praca, potem zabawa i coś takiego no, powoduje jednak, że nie poświęcamy całego czasu zabawie, tak? Jeśli oczywiście bierzemy takie porady do serca, tak? Przecież to nie trzeba być geniuszem, żeby to ogarnąć, prawda? Każdy zauważa przynajmniej, mam nadzieję, że jeśli za dużo czasu poświęcamy uczestnictwu w wirtualnych światach, to zawsze jest to kosztem czegoś, tak? Czy to są relacje z innymi, czy to jest, powiedzmy, nie wiem, higiena, sport i tak dalej. Jednak mi się wydaje, że to są już takie kwestie bardziej marginalne, tak? Bardziej marginalne, pokazują to wyniki w badań Jestem Graczem, tak? Gdzie wzięło udział ponad 80 tysięcy respondentów poprzez ankietę online. I absolutnie do żadnych patologii tam nie dochodzi. Ba, takie osoby są bardziej ukulturalnione, bardziej otwarte na różne sektory kultury jako całości. Zgadzam się. I wiesz co, raz, że kompletnie mnie nie zaskoczyły wyniki tych badań, bo uzyskałem podobno oczywiście na mniejszej próbie badawczej, w mniejszej skali podczas pisania i obrony pracy magisterskiej, no ale też widzę to po sobie. Tak? Ja daję YouTube'owi całego siebie i wszyscy widzą, powiedzmy, jakie mam podejście do życia, jaki mam system wartości. Wiesz, o co chodzi? Tak, tak. Osobiście zgadzam się z tobą, bo nawet ostatnio na łamach strony o tym pisałem. Ale znalazłeś jakiś taki złoty środek, nie wiem, bo ty masz, u ciebie to jest o tyle, wiesz, łatwiejsze, że ty po prostu pasjonujesz się tym, co robisz i, no wiesz, z tego żyjesz. Tak, zgadza się. A masz, nie wiem, jakiś złoty środek dla takiego, dajmy na to, 10-latka, tak? Bo on ma mało do zrobienia, ale żeby się zainteresował, dajmy na to, jeszcze innymi rzeczami, żeby poznał tak świat, nie tylko koniecznie przez gry. Wiesz, słuchaj, ja powiedzmy, no, staram się, mam nadzieję, że mi się to udaje, wypowiadać na tematy, po prostu, na których się znam, tak? Które, powiedzmy, czy to autopsja, czy niekoniecznie, czy to przede wszystkim obserwacja uczestnicząca. No to wiesz, to mój kanał to nie są tylko gry, tak? To jest sport, to jest programowanie, to jest pisanie, to jest rysowanie. I każdy może znaleźć coś dla siebie, tak? Rozbudować jakoś tą swoją pasję zabawy w gry, która jest na przykład jakimś no, motywem przewodnim, tak? Rozrywkowego życia, o coś innego, tak? Niekoniecznie rozstając się z tym gamingowym siedliskiem. Pójść pograć w paintball, tak? No to mamy Counter-Strike'a na żywo. Porysować sobie, nie wiem, jakieś struktury ze StarCrafta, żaden problem. Manualność na tym zyskuje. Wcześniej świeże powietrze, ruch, sport, tak? To można bardzo fajnie hybrydować, nie żegnając się w 100% powiedzmy z tym gamingiem, który powiedzmy był jako pierwszy, tak? Najważniejsze to jest jak najwięcej spędzać czasu z żywymi ludźmi, tak? A nie z wirtualnymi. Ja wiadomo, że mi się łatwiej gada, bo ja powiedzmy dorastałem w innych realiach, tak? Gdzie komórki, internety były w ogóle tworami prekoncepcyjnymi. Ale no, czy ja chodziłem na paintball, czy chodzę na siłownię, ja poznaję mnóstwo ciekawych osób reprezentujących mnóstwo różnych zawodów i przez to się poznaje masę różnych osób i tutaj prawdopodobieństwo bycia zarażonym przez inną pasję jest spotęgowane. Tak? Bo możemy spotkać kogoś, kto, nie wiem, ubóstwia jeździć na desce, tak? Albo pasjonuje się jeżdżeniem na nartach. No to ej, słuchaj, no to może by się wybrał z nami, jedziemy na obóz, ale ja nie mam sprzętu. No to ja ci pożyczę coś tego, hej, chodź na rolki, ale ja nie jeździłem, zabiję się. Nie, no to tu ci wypożyczę, albo nie, moja siostra nie jeździ, to weźmiesz od niej. No w sumie fajnie. No i wiesz, i tak się robi relacja, tak? Na tej zasadzie nie można się zamykać w 100% w wirtualnym świecie. To on jest fajny, on jest atrakcyjny, jest powiedzmy jakoś łatwość wejścia w ten świat, ale wiesz co, ja wychodzę z założenia, że żadna skrajność absolutnie nie jest dobra.
nie jest dobra. Ja powiedzmy ogarnąłem te sidła, tak? Zrobiłem z nich narzędzie, przestałem być, wiesz, biernym odbiorcą, zacząłem być aktywnym twórcą i tą drogę polecam absolutnie każdemu. Zgadzam się z tobą, tak, synteza jest bardzo dobra, jeśli chodzi o rozwój i w ogóle o tak naprawdę postrzeganie świata, tak? Też mi się tak wydaje. Też mi się tak wydaje. W ogóle tak przy okazji chciałem ci strasznie podziękować za sprawowanie tam pieczy nad tym moim ludologicznym bastionem. Tak, wiesz co, ja chciałem jeszcze to bardziej rozwinąć, ale no ja jestem, wiesz, studiuję nanotechnologię, jestem fizykiem, mam trochę do ogarnięcia. Też nikt od ciebie nie wymaga, powiedzmy, tam jakiegoś, wiesz, ruchu, tak, takiego mocnego. Jedno jest pewne, że jak po prostu będę robił jakieś vlogi, to po prostu zawsze będę dawał w opisie filmu, wiesz, linka. Ostatnio nie było takiej możliwości, ale następne vlogi to po prostu będę linkował też tego Facebooka, żeby go jakoś podpromować, nie? Osobiście uważam, to miało być też częścią wywiadu, notabene, bo... No, jak sam widzisz, ten stereotyp tego pryszczotego gracza wyglądającego tak trochę jak Gabe Newell, tylko gorzej, tak? Powoli topnieje. Nie, myślę, że nawet nie. Myślę, że nawet nie powoli. Słuchaj, jak podczas podsumowania tych wyników, gdzie były przemiłe panie z PTBG, czyli z Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Mogę cię z nimi skontaktować, to są bardzo fajne osoby, pod przede wszystkim wywiad, bo one też wyznają nasze powiedzmy tutaj postulaty. Ale właśnie Berlin z CD Action zapytany, czy to już jest pora, żeby gry weszły do telewizji, żeby powiedzmy były jakoś wspierane przez telewizję w takim bardziej wiesz, przyjemnym świetle. Berlin odparł i to mnie całkowicie zaskoczyło. To całkowicie mi w tym momencie przekalibrowało myślenie. On powiedział, ale po co? Ja taki trochę zszokowany. Mówi, ale po co? Gry w tym momencie bronią się same, one nie potrzebują jakiegoś poklasku czy tam propsa ze strony telewizji. Gry komputery do niczego już telewizji w tym momencie nie potrzebują. Internet, YouTube, media społecznościowe bronią się całkowicie same. To w tym momencie telewizja, media klasyczne, tak? Stare media są w tym momencie w odwrocie i to one czują bardzo mocny oddech na plecach całego internetu w tym momencie. Gry nie potrzebują już czegoś takiego, wiesz. Każda jakaś informacja, gdzie robi się z gier komputerowych po prostu kozła ofiarnego, jest przyjmowana no, z błogim uśmiechem, no i też taką, wiesz, no to jest żenuła, tak, ze strony, powiedzmy, takich telewizji, gdzie jednak ta obserwacja uczestnicząca jest zerowa, tak? Na tej zasadzie. I w tym momencie nie mówię, że w tym momencie, nie chcę podważyć całej idei projektu Tarcza w tym momencie na zasadzie, że udało się, koniec tematu, tak? Bardziej bym upatrywał, powiedzmy, drogi w projekcie Tarcza na zasadzie też takich ludologicznych pogadanek, polemik, dysput, ciekawostek. Na razie to widzę na tej stronie, co mnie bardzo raduje, bo jak ja ją promnęłem, to ona miała niecałe 10 tysięcy, czy nawet mniej, a teraz ma prawie 20. Także to samo, wiesz, no, ja nie muszę pomagać projektowi Tarcza, tak? Bo projekt Tarcza radzi sobie doskonale, tak samo jak telewizja nie musi pomagać grom, bo gry radzą sobie doskonale same. Wiesz, o co chodzi? Tak, ale wiesz, ja na przykład zawsze uważałem, że gdyby zaangażować jeszcze osoby, które mają autorytet. No ty masz autorytet dla dużej ilości graczy, nie ukrywajmy, tak? Ale ja mówię na przykład o społeczności akademickiej, nieco zacietrzewionej jeszcze w starych mediach, gdyby zaangażować i powinni nie tyle, że zmienić, ale pokazać, że gry rzeczywiście są full pozytywów, zwłaszcza w naszym kraju by się to przydało, no to jeszcze bardziej moglibyśmy wzmocnić to stanowisko, które już jest, tylko dotarłoby ono do świadomości większej ilości ludzi, co według mnie jest bardzo dobre. Oczywiście. Oczywiście. Wiesz co, no to tak jak mówię, PTBG. PTBG, bo to są osoby, które wiesz, no już x lat w tym siedzą, tak? To nie pamiętam, jaki był rok powstania PTBG, ale myślę, że to są doskonałe osoby, no bo to jest jak najbardziej też osoby, które wykładają na uczelniach, czyli tu się kłania to, co zaproponowałeś, czyli to środowisko akademickie. Na tej zasadzie.
No to tak jeszcze w ramach wywiadu zapytam, bo oczywiście prowadzisz Paintball as Royen, to dla nikogo nie jest tajemnicą, no nikogo kto śledzi te wszystkie projekty, między innymi projekt Tarcza. I czy sądzisz, że Paintball as Royen pomaga w zmianie postrzegania graczy dla ogółu, bo wiadomo, uczestniczą w tym samym sami gracze, ale na przykład jak rodzice takiego, nie wiem, uczestnika zauważą, że to jest rzeczywiście fajna inicjatywa, ktoś się integruje, poznaje ludzi, no to rzeczywiście same gry tak naprawdę odbija się to na ich wizerunku, prawda? Jak najbardziej, wiesz co, wiadomo, że lwia część, no wydaje mi się, że 100%, bo inne opinie do mnie nie dotarły. Ludzie są bardzo zadowoleni z uczestnictwa w tych eventach, jednak mi zawsze zależy na, również na opinii rodziców, tak? Co o tym sądzą i tak dalej. I bardzo często się spotykam, na przykład, nie wiem, teraz X, pan X, tak? Mówi, no mój Jasiu to non stop przy tym komputerem, a teraz odkąd pana zaczął oglądać, to w ogóle wychodzi z kolegami na dwór, sam sobie jeździ na te paintballe, odkąd przyjechał do pana pierwszy raz, w ogóle nie wiedziałem, że mój syn potrafi biegać. Wiesz o co chodzi. Full props w tym wszystkim. I wiesz, no to są mega komunikatywne osoby. Jest mega kultura przede wszystkim. Mega szacunek w tym całym wydarzeniu. Zero jakiegoś chamstwa. Nie było ani jednej jakiejś takiej lewej akcji, że ktoś coś powiedział, źle się zachował. Nic, absolutnie nic takiego nie zostało odnotowane. Nie ma jakiejś osoby, że ktoś tam, wiesz, jest jakiś zahukany, albo gruby, albo zaniedbany. Nie, absolutnie, wiesz, to jest... No, ale tak jak mówię, no po raz kolejny kompletnie mnie to nie dziwi, tak? Bo ja mam z tym styczność na co dzień. Dla kogoś takie wyniki, właśnie jak jestem graczem, mogą być zaskakujące, ale kompletnie nie dla mnie, bo ja z nim mam styczność codziennie. Codziennie i to, wiesz, z różnej perspektywy, czy to paintball, czy to Royal Fun Games, czy to ogólnie zachowanie osób w kwestii obcowania, czy to z moim kanałem, materiałami, czy ogólnie gamingiem. O, no to teraz już podejdziemy pod ostatnie pytania. Czy jak byś sklasyfikował w ogóle graczy, bo ostatnio nawet bawiłem się coś takiego na łamach projektu i... Wiesz co, stwierdziłem, że granica gracza powinna się, powinna się gdzieś zacząć, prawda? Bo na przykład dla mnie ludzie, którzy gdzieś 5 minut dziennie sobie pograją w jakąś tam grę androidową, w której no, nie ma żadnego większego celu, fabuły i tak dalej, poza na przykład zbijaniem czegoś z cukierków i tak dalej. Czy nazwałbyś go jeszcze graczem? Czy dla ciebie jest jakaś granica, od której nazywasz kogoś, kto korzysta z gier graczem? Wiesz co, tak, bo tu mówimy generalnie o graczach hardkorowych i graczach casualowych, tak, niedzielnych. Wydaje mi się, że nie ma sensu w tym momencie szufladkować, ale też nie ma sensu wszystkich nazywać graczem, bo jeśli ktoś gra raz na rok, no to trudno go nazwać graczem. No miałem kontakt z grami, ale nie czyni mnie to graczem. Nie, no właśnie. Jak często grasz? No słuchaj, zdarza się, że kilka razy w tygodniu. No to już jest gracz, bo to już jest coś, co go bawi i chce go bawić dalej. Został, powiedzmy, jakoś wciągnięty, tak, że po prostu miło spędza czas przy tym i to już jest gracz, ale jak ktoś gra miliard godzin na potężnych poziomach trudności z miliardem znajomych, czyli taki, nie wiem, no hardkorowy gracz, załóżmy, a gracz, który gra sobie tam po godzinkę dziennie lajtowo w jakieś różne gry, to jest gracz i to jest gracz. Oczywiście może być gracz taki hobbystyczny, gracz zawodowy, e-sportowiec, prawda, pod tym kątem może być gracz, który tworzy gry. To są już, powiedzmy, różne segmenty, różne poziomy interakcji z tymi grami, tak? Czym te gry dla nas są? Czy są czystą rozgrywką i absolutnie nic więcej, czyli jesteśmy biernymi odbiorcami, czy właśnie piszemy na ich podstawie kreatywność, tak? Czy piszemy na ich podstawie artykuły, robimy filmy i tak dalej, czyli tam, nie wiem, bloger, vloger, youtuber, czy po prostu my tworzymy te gry, czyli my tworzymy to, w co grają inni, bądź to, co jest dla kogoś inspiracją, być właśnie tego pisania, nagrywania. Także tu jest znów temat rzeka, można to rozkładać godzinami na czynniki pierwsze, ale tak jak mówię, hardkorowiec, casualowiec, okej, to jestem w stanie zrozumieć, tu można fajnie pogadać, ale osoba, która gra raz na kiedy, która ma tam kontakt, albo ktoś komuś coś pokaże, ej, weź tu sobie poklikaj, to nie jest gracz, to jest osoba, która miała kontakt z grami i tyle. Gracz to jest osoba, która, powiedzmy, a lubię sobie od czasu do czasu w coś pograć, to jest gracz. Okej, no to już jedno z ostatnich pytań. No bo wszyscy wiemy, że
no, oprócz rozrywki, którą nam dostarczają gry, mogą uczyć i bardzo często to robią, tak? Nawet jeśli chodzi o język angielski, który trzeba było sobie kiedyś przyswoić. Pamiętam, jak sam to robiłem. Ale pytanie jest bardzo proste, czy jest coś, czego chciałbyś się jeszcze nauczyć grając w gry? Także naprawdę, o, patrzysz, tu jest gra i nauczyła mnie czegoś. Wiesz co? Kurczę. Trudno powiedzieć, znaczy ja zawsze chciałem stworzyć grę, ale nie, ale być raczej bardziej takim dyrektorem kreatywnym, który jest odpowiedzialny na przykład za scenariusz. O, czyli pod kątem jednak bycia devem. Na pewno pod kątem rozbudowy warsztatu, jeśli chodzi o montaż. Ja cały czas nad tym pracuję, ćwiczę. Marzy mi się robienie kiedyś takich filmów, wiesz, jak Freddy Wong czy Corridor. Na tej zasadzie, do tego trzeba mieć narzędzia, mega skilla, no ale nie jest to kwestia niemożliwa, tak? Ja wychodzę z założenia, że jak ktoś czegoś bardzo chce, to zawsze mu się to uda. Myślę, że jestem tego troszeczkę żywym przykładem. Ale to, co mi gry dały, to wykorzystałem, myślę, w 120% i nie podchodzę do gry na zasadzie, że muszę się od niej czegoś nauczyć. Te mi już gry bardzo dużo w życiu dały i teraz, powiedzmy, moja egzystencja opiera się na tym, by te gry promować w pewnej formie podziemki. No, pięknie. Taki aspekt edukacyjny gier też jest ważny, prawda? Kształcić człowieka. Tak najbardziej. Wiesz co, to znów można gadać godzinami, co gry dają, tak? To ja swojego czasu stworzyłem tego, no, vloga, no właśnie, no, projekt Tarcza, tak? I jest największa luka w tym moim vlogu, albowiem przedstawiłem wszystkie pozytywne, no wszystkie tam, potem jeszcze domyśliłem sobie jeszcze z dwie, ale mniejsza z tym, te najważniejsze są. Tak mi się wydawało, a zapomniałem o takiej mega najważniejszej, podstawowej, czyli rozrywka. Zwróć uwagę, w tych 15 chyba tarczach nie ma słowa o tym, że gry dają po prostu czysty fan. Pod tym kątem. No ale myślę, że to jest taka kwestia, która się troszeczkę rozumie sama przez się, tak? O tym nie trzeba mówić, może to jest taki, wiesz, troszeczkę, trochę truizm, nie? Dobra, no to pytania ustawowe mi się w tym momencie skończyły, mógłbym gadać jeszcze co najmniej z godziny. Ja również. Obowiązki wzywają, niestety. Tak, mnie również, niestety sesja wzywa. No i cóż, bardzo dziękuję ci za ten wywiad. Nie pozostaje mi nic innego, jak ci życzyć bardzo miłej niedzieli. Spoko, wzajemnie. Dziękuję ci ślicznie za poświęcony czas. Bardzo fajnie się rozmawiał. Pozdrawiam cię serdecznie. Hej, dapa.